Dzień dobry, witajcie. Nowy rok, starzy my. Słuchajcie, właśnie wróciliśmy z Ikei. Wyładowałam sobie wszystko na blacie tutaj, więc teraz wam pokażę, co kupiliśmy. Generalnie nie są to żadne spektakularne zakupy, ale raz jeszcze polecam wieszaki. Te konkretnie, bo są bardzo tanie. Ich jest tu 10 sztuk i taka paczka kosztuje dyszkę. Do tego my mamy, używamy często, gęsto tych filcowych takich przylepców i mogę wam powiedzieć, że jeden taki kosztuje, słuchajcie, tylko 2,50. Więc tak, bo tutaj mam paragon, jakby co. Te świeczuszki, słuchajcie, ile one kosztowały? 26 zł, a jak widzicie, jest ich tutaj aż 100, także będzie palenia, a palenia. Tutaj mamy te woreczki i powiem wam, że do tej pory zawsze je kupowałam w takiej tej wersji podwójnej, ale bo jakby nie wiedziałam, że jest taka, jakoś nie zaczaiłam tego. No i właśnie zużywałam szybko te duże worki, a tych małych aż tyle nie potrzebowałam, ale w końcu wyczaiłam, że jest coś takiego i to kosztowało, słuchajcie, 4,24. Tutaj mamy sztuczne roślinki, bo mam taki słój i on nie wygląda najlepiej. Więc zaaranżuję go sobie sztucznymi roślinkami, po prostu, żebym nie musiała się o niego martwić. I ta sztuczna roślinka kosztowała 15 zł, a te sztuczne roślinki kosztowały po 13 zł. I tutaj są trzy jakby takie różne. Do tego mamy przyburzacz, taki w dwupaku. I powiem wam, że myślałam, że to jest znacznie droższe, a wcale nie było aż takie znowu najgorsze. Ten dwupak kosztował 60 zł. Tutaj tego kabla jest 1,5 metra i macie 6 tych pstryczków. To się przyda na pewno Andrzejowi. Do tego te pojemniki. Znowu dokupiłam 4 sztuki. One są teraz właśnie w tej nowej cenie, więc kosztują po 10 zł. No i kosz, słuchajcie. Bo tak jak ostatnio już wam mówiliśmy, nie da się kupić samej pokrywki. Jeżeli potrzebujecie pokrywki, musicie kupić cały kosz. Także mamy tutaj... O, a to jest taki upgrade. Tak. Nowa ma taką fajną klapkę, a stara nasza jest taka zwykła. No, więc tak. Mamy kosz i to tyle, jeżeli chodzi o IKEA. I słuchajcie, największy upgrade jest taki, że w końcu zadziewa się akcja drzwi. No i... Prawda, Andrzeju? Przed już dużo czasu temu chyba, w listopadzie, pamiętam, że sprawdzaliśmy na stronie DRE, jest tam taka zakładka, gdzie można kupić i od nich drzwi, bo sobie wybraliśmy wodę akurat z DRE. Tak. Sprawdzaliśmy sobie ceny, jakie mają tu w okolicy usługodawcy. Znaleźliśmy sobie jeden punkt, gdzie wychodziło nam najtaniej. Tu wam się on pojawi. O tu. I mega polecamy to miejsce, bo pan jest tak turbo profesjonalny, miły i ma kupę pomysłów. I słuchajcie, zaproponował nam różne rzeczy do tych naszych drzwi, bo tak jak widzicie, mamy taką tą szparę tutaj, to jest salon i tutaj będzie zabudowa taka z mebli, więc pojawił się bardzo fajny pomysł. Niestety nasze ściany nas sprowadziły do parteru i takich drzwi nie możemy zamówić, ale Andrzeju, wyjaśnisz ładnie, o co chodzi? Tak, chodzi o to, że coś jest takiego jak drzwi z odwróconą szylgą. Normalnie drzwi każde się otwierają do środka pokoju, takie od pokoju, jak to można nazwać. W sensie drzwi się będą otwierały tu do środka. Tak, w związku z czym one są zlicowane z tej strony ściany, a tu się robi taka wnęka. Tak. A z tą odwróconą szylgą mamy tak, że tu chodzi o ścieżnicę, no ścieżnica nie jest gruba. No i de facto te drzwi licują nam się z tą ościeżnicą, więc tutaj praktycznie ściana salonu wychodzi prawie że na równo. No i wygląda to mega super. I drzwi dalej się otwierają do środka pokoju. I drzwi dalej się otwierają do środka, tak. Wygląda to mega super, pomyśleliśmy, że to jest ekstra. Natomiast mamy ściany z papieru. Nasze ściany działowe w mieszkaniu mają aż 8 cm grubości, a tak ościeżnica z odwróconą szylgą to jest od 9 w górę. Przynajmniej w DRE. Tak, więc nie wiemy, to by nam maki się sprawdziło tylko do łazienki, bo tam mamy powyżej 12. No ale tam to nie ma znaczenia, ale tam nie ma znaczenia, bo drzwi są otwierane na zewnątrz, dokładnie, więc i tak będą zlicowane. A w pokojach niestety się nie da zrobić. Pan próbował dodzwonić do pana majstra, który to będzie montował, no ale powiedział, że da się to zrobić.
on to byłby w stanie osadzić, potem jakoś zaakrylować, natomiast mówi, żeby tego nie robił, bo potem się osłabia konstrukcję ościeżnicy i nie polecam. Nie jest to gra warta świeczki, słuchajcie, po prostu. Także tak, nasze drzwi będą tak duże niemalże, jak tu widzicie, bo te otwory... Tak. I są mega duże, mamy, będą drzwi 90-tki. I jutro przyjeżdża pan, który akurat był sprzedawcą, będzie robił pomiary, także po ich stronie jest odpowiedzialność za to, jak sobie to pomierzą i co tam sobie zrobią dalej, więc nie zostawiają nas z tym samych. I co? A i trzy pary drzwi, w tym to był model Berge 7DR, to sobie zobaczycie też tu, kosztowały 8600 zł. Już będą kosztowały z montażem. Także słuchajcie, wychodzi taniej niż jak się orientowaliśmy we wrześniu i w październiku, jeżeli chodzi o cenę drzwi. I to już jest cena, trochę to potaniało. Bezprzylgowe. Tak. One są w lakierze, bo tak ten model jest. I z dodatkowym trzecim zawiasem, bo są duże i są ciężkie. Tak, więc lepiej, żeby był ten trzeci zawias. I słuchajcie, wszystkie drzwi będą takie same, te oczywiście, które będą do łazienki, będą miały to podcięcie wentylacyjne i w każdych drzwiach będzie zamek. Taki, wiecie, łazienka. Jak w łazience, taki łazienkowy. Także tak, powiem wam, że jaram się na maksa. Cieszę się, że podjechaliśmy. No pan był naprawdę ekstra. Polecamy miejscówkę. Obsługa, jakby takie po prostu podejście do klienta. Ekstra. Polecajka na maksa. No i umówmy się, jeżeli chodzi o naszą okolicę, no cena też była najlepsza, więc same plusy. Mhm. Słuchajcie, tak się prezentuje efekt finalny. Co prawda jest tu dosyć sporo ziemi, a to dlatego, że no chciałam jakby zakopać to razem z tym takim cemencikiem. Mogłam to odciąć, wtedy pewnie wystarczyłoby tego mniej, ale wolałam tak. Ogólnie całość naprawdę bardzo mi się podoba. Mamy tu kamyczki, to jest tak wsadzone trochę bokiem, tutaj jest reszta tej zieleniny. Słuchajcie, tak o... Albo w zasadzie chyba... Tak lepiej to wygląda i myślę, że postawię sobie to w łazience, jak już będę miała półeczkę. Na razie to zatkam i postawię tak o. Wydaje mi się, że całkiem ładnie się to prezentuje. No na pewno lepiej to wygląda w tym momencie przez to, że jest tak dużo ziemi bez tego wieczka. Ale żeby się tam nie kurzyło za mocno w środku. Póki co, patrzcie, mam to sobie tak. No. Strasznie duży bałagan tu zrobiłam. Ale powiedzmy, że już względnie ogarnięte. Takie dzieło. Z kwiatków sztucznych. Kupiłam tych małych pierdółek więcej. Jakby dwa... no... Dwie sztuki jakby tych potrójnych krzaczków wzięłam. No ale przeceniłam mój słoik. Wcale nie jest taki duży. Więc wystarczyło mi jedne. A te małe pierdółki... Nie wiem, zaraz gdzieś ustawię, bo nawet z tą doniczką mini nie wygląda to źle. Słuchajcie, przed chwilą znowu wróciliśmy ze sklepu. Jakby nie jest to zamierzone, ale z tego filmu taki trochę haul nam w sumie wyjdzie. Bo pokażemy wam zaraz
kolejne dwie rzeczy, które się pojawiły u nas nowe. Jedną właśnie przywieźliśmy, a jedną przywiózł dziś kurier. Ale zanim to chciałabym tylko Wam przypomnieć, że do dziś, do końca dnia trwa konkurs, w którym można wygrać zestaw produktów Rituals. A tutaj w roku będziecie mieli odnośnik. No i właśnie, jeżeli macie ochotę, to jeszcze tak rzutem na taśmę możecie się załapać. A teraz oddaję głos Andrzejowi, bo to on się bardziej zna na tym, co będzie się tu działo. Jesteśmy trochę takimi dużymi dziećmi i zawsze na koniec roku albo na początek sobie robimy prezenty takie swoje. I w tym roku jest to część muzyczna. Zresztą od mojej, bo jest mniejsza. Ja sobie zakupiłem na koniec roku HomePoda Mini. To już trochę Wam opowiadałem, że będę chciał to zrobić, bo on jest takim centrum smart home'a i sobie teraz tu stoi, jest w ozdobie Kasi pięknych. Tutaj się pojawiły te sztuczne roślinki. Fejki. Więc tak. Jestem zadowolony, będę miał muzyczkę do pracy w moim biurze. No i centrum sterowania HomeKitem. A, Kasia korzysta z moich AirPodsów Pro. Już od długo, dawien dawna i trochę mówiła, że ostatnio coś szwankują. One są z pierwszej generacji, więc mają już 2-3 lata. Tak. Coś takiego, już raz były wymieniane. One już raz były wymieniane, może się Wam pokażę, jak to Was gadam. One już raz były wymieniane i ja mam w ogóle taki problem z tymi AirPodsami. W sensie to jest fajne, że one się łączą łatwo z telefonem i tak dalej. Ale ja mam taki problem, że ja mam dosyć małe uszy i mimo, że używam tych najmniejszych gumek, to one nie są dla mnie najwygodniejsze. Poza tym to jest silikonowe, więc strasznie mi się te ucho poci. Po prostu miód bym mogła zbierać do słoika i pewnie w ciągu miesiąca duży słoik bym uzbierała. Strasznie dużo mi się tego zbiera. No i właśnie to ucho mi się poci, więc te słuchawki potrafią mi z tego ucha wypadać, co no wiecie, no to jest ryzyko dosyć spore, jak się gdzieś idzie, a taka słuchawka Wam zjedzie. I byliśmy w iSpocie. Słuchajcie, w iSpocie, Andrzeju, gdzie? W Sadybie. I tam był taki ekstra pan, bo ja chciałam sobie kupić te słuchawki. Nawet nie kupić, tylko najpierw sprawdzić, najpierw jak grają. Najpierw sprawdzić, jak grają, tak. AirPods Maxy. Dokładnie tak, czyli te duże takie nauszne od Apple'a słuchawki. No i pan mi powiedział, słuchajcie, że zakup tego nie ma absolutnie sensu, bo to jest wydawanie kasy w błoto. Jakby cena jest niewspółmierna do jakości, jeżeli chodzi o granie. No i właśnie tutaj Andrzej trzyma odpowiedź. I polecił nam flagowy model nausznych słuchawek od Sony. Poczekaj, bo mi się nie ostrzy. To są XM5 w wersji nausznej. No fajne. Sam bym takie chciał mieć. Mają podobno lepszy noise cancelling od Apple'a. Trochę więcej feature'ów z tym noise cancellingiem. Lepsze mikrofony, bo jest ich, z tego co kojarzę, chyba 6, więc rozmowy telefoniczne też będą lepsze. Fajny bajer. Kasia, różnica jest przede wszystkim taka, i to bardzo czuć, słuchajcie, że te słuchawki są lżejsze. Tak, są dużo lżejsze. Słuchawki od Apple'a są bardzo ciężkie i ja jak przymierzyłam sobie, bo Julka ma takie, i przymierzyłam sobie Julki na głowę, to no nie chciałabym w takich siedzieć, bo to jest, słuchajcie, takie, to są takie słuchawki, że po godzinie, ja tak sądzę, że będziecie chcieli je zdjąć, a te przez to, że są dużo lżejsze, mają być wygodniejsze. No i różnica cenowa jest taka, że w cenie jednych AirPodsów Maxów można by było kupić dwie pary takich i jeszcze zostaje 200, więc no to jest ogromna różnica. Mam nadzieję, że Kasi będą się podobały. Pewnie tak. Andrzejku, otwórzmy je, pokażmy naszym widzom, jak te słuchawki wyglądają na żywo. To przejmuję. Zademonstrujesz? Przejmuję kamerę. Musieliśmy przyjść do kuchni, słuchajcie, bo w tym pokoju małym, gdzie Andrzej ma biuro, no niestety jest dosyć ciemno, bo jak widzicie, wszędzie mamy jeszcze luftowe żarówki. Nie mamy oświetlenia. Trzeba byłoby to zmienić, Andrzej, co? Andrzej na mnie patrzy zza kamery, ale słuchajcie, żeby nie było. Byliśmy ostatnio u naszych sąsiadów, takich, co mieszkają o tam za tą ścianą. Nie za tą, za tą jeszcze kolejną. I oni mają bardzo fajne oświetlenie i chyba będziemy tacy oryginalni, że kupimy takie same. Podobne, nie takie same, bo oni mają okrągłe i chcemy takie prostokątne zaoblone. No ale whatever. O ile będzie. Jak no. Nie, no to okrągłe. Tak wygląda futerał. Słuchajcie, on jest
materiałowy. Jest taki dosyć sztywny. Ciekawe, co to jest. Dobra. O! Odwrotnie będę przybyła. Te słuchawki, one słuchajcie, są podpisane w sklepie jako szare. Na zdjęciach w ogóle, jak się ogląda to w internecie, one się wydają bardzo jasne. Moim zdaniem, o, pokażę wam na tle naszej białej kuchni. Moim zdaniem one nie są wcale takie jasne. One są takie szaro-beżowe. Bardzo ładny, elegancki kolor. Gdzie jest lewa, gdzie jest prawa, ta jest prawa. Słuchajcie, tak się... Boję, że... O Jezu, już się plączę, bo nie słyszę, co mówię. W sensie wiem, co mówię, ale nie słyszę, co mówię. A jeszcze nie są w ogóle włączone. W sensie ładnie się tutaj dopasowują do ucha. Naprawdę całe moje ucho mi zakrywają i w tym momencie, jak do was mówię, to jest mi strasznie dziwnie, bo sama siebie ledwo słyszę. Tutaj są takie guziczki do tego, żeby sobie je włączyć. O, tutaj macie guziczek. No i oczywiście guziczek do parowania. To jest to chyba to od tego noise cancellingu guzik, tak? No i ogólnie one tak śmiesznie działają, że jakby jak się dotyka tych boczków, to one reagują na dotyk, mają różne funkcje zaprogramowane i na przykład jak macie sobie muzyczkę, jak ktoś do was podchodzi i gada, to nie musicie zdejmować słuchawki, tylko jak ją sobie tak pukniecie, tak o, przytrzymacie, to wtedy jakby ona wyłącza to wycinanie i słyszycie ludzi dookoła. Andrzej się ze mnie śmieje, czy ja to dobrze powiedziałam? No, nie, bo tłumaczysz o czymś, co nie wiesz, jak działa, ale to jest śmiesznie urocze. I fajna rzecz, że te słuchawki też potrafią działać po kablu, a niektóre tego nie potrafią. Dobra, nie produkuj się, już wytniemy to, bo to nie ma sensu. No, dobra, fajne są te słuchawki, ładne są po prostu, jakby ja jestem babą, ja wybieram oczami. I one mi się naprawdę spodobały wizualnie, to, że fajnie grają, a pan nam pokazywał jakieś tam różne testy, które były robione tym słuchawkom, oczywiście też w porównaniu z tymi od jabłuszka, no i te po prostu wygrywają. Także tak, fajnie, że można mieć fajną jakość za wcale nie taką najgorszą cenę, oczywiście w porównaniu do Apple'a, no bo skłamałabym, gdybym powiedział, że to są tanie słuchawki. To nie są tanie słuchawki, ale są tańsze niż Apple'owe. To tyle. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że na tym zakończymy ten film w sumie. Wyszło z tego takie trochę właśnie pokazywanie naszych zakupów. Takie żyćko. Dziękujemy wam bardzo. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, w komentarzu. Dajcie mi znać, czy wolicie takie słuchawki. O, czy wolicie takie pchełki do ucha. Jestem ciekawa, czy za chwilę mi się nie odwiedzi noszenie takich kalafiorków z boku i czy nie będę skiełczała Andrzejowi, żebyśmy jednak kupili słuchawki do uszne od Sony, bo takie też nam pan pokazywał. Jak będzie, zobaczymy. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.